Mimo, że człowiek jest w takim wieku, że już jest niby za późno, nie? Ale chętnie się jeszcze tego uczy. Tym bardziej, że w przypadku pana Mariusza dodatkowo jest dla kogo się uczyć. Wnuki, całe moje dzieci w sumie po angielsku rozmawiają, nie? Akurat by emigrowały, dlatego to jest jedna z przyczyn, nie? Łatwiej się porozumieć. Tak, no chociaż trochę na migi, trochę tak, że się do, ale to lepiej porozmawiać. Taką szansę biskupickim seniorom dała fajna spółdzielnia socjalna, przygotowując specjalny, krótki kurs. Seniorzy stwierdzili, że są zainteresowani nauką języka angielskiego, no to myśleliśmy, że dobrym pomysłem byłoby pokazanie Ukrainy i Chin w języku angielskim właśnie seniorom. Pomysł spodobał się koordynatorom programu aktywności lokalnej. Oni mieli pomysł, mieli wolontariusza, my mamy miejsce i mamy ludzi i stwierdziliśmy, że warto łączyć takie rzeczy, ponieważ tak działamy. Staramy się jakby poszerzać naszą ofertę i łączyć nasze działania, bo myślę, że to jakby też poszerza i nam horyzonty i też ludzie mogą czegoś ciekawego się dowiedzieć. Niekoniecznie szkolenie zawodowe, niekoniecznie angielski w szkolnej ławie, tylko po prostu co mogę powiedzieć, jak się przedstawić, co komuś o sobie powiedzieć, bo tak to właśnie wygląda i myślę, że to jest fajne. Jedną z prowadzących zajęcia była Irina, studentka z Ukrainy. I jak mówi, uczenie tak aktywnej grupy jest naprawdę fascynujące. Najtrudniejsze jest to, że język angielski tych osób jest na dość niskim poziomie, ale jednocześnie są to osoby bardzo ambitne, chcące się uczyć, dla których zajęcia są ekscytujące. Takie osoby są bardzo aktywne, zadają mnóstwo pytań, a to jest wskazane, gdy uczysz się czegoś nowego. Jak zapowiadają organizatorzy, to pierwszy taki kurs, ale z pewnością nie ostatni.